witam w Lucky Luna Forest. Już niedługo będziemy w lesie. Zatrzymaliśmy się, żeby kupić sobie lunch, bo są tutaj najlepsze skrzydełka na świecie. Cała droga była bardzo ciężka, bo padał deszcz, była mgła. Praktycznie nie było widoczności, bardzo ciężko się jechało. Teraz są jeszcze chmury, ale już się rozpogodziło. Lecę po lunch, zanim wjedziemy do lasu. Pa! Na lunch już kupiłam. Za chwileczkę już wjeżdżamy do lasu. Nie wiemy, co nas tam czeka tak naprawdę, bo na polach, jak widzimy, nie ma za dużo śniegu. Padał deszcz, to może być błoto. Także zobaczymy, co nas czeka, kochanie, prawda? W ogóle nie wiedziemy. No to fajnie by było, gdybyśmy wjechali samochodem do lasu. Mniej problemów by było. Na pewno mniej pracy. I mniej pracy. No to zobaczymy. Jakie prognozy, kochanie, wjazdowe? Perspektywy bardzo dobre, śniegu może tyle. To co, wjeżdżamy samochodem? Jedziemy. Okej. Chcemy zmienić baterię w mojej kamerze, która podgląda zwierzęta, dlatego że się nam już wykończyły. Pięknie biało w lesie. W sumie nie spodziewaliśmy się, że będzie tyle śniegu, co? No, trochę jest go, ale nie aż tak bardzo dużo. Jak jeszcze człowiek może po lesie chodzić bez tych rakiet śnieżnych, to nie jest źle. To nie jest źle. Jezu. Chwilę człowiek idzie po śniegu, nie ma kondycji.
tym bardziej po świętach. Stare ślady łosia. O! Ale ogromne. Przyszedł stąd i poszedł sobie do rzeki. Przyszedł sobie do rzeki, chyba się napić wody. Bo tutaj jest nasze ujęcie z rzeki, a tu są jego tropy. Ten łoś to tu spaceruje co roku. Już dwa razy udało nam się go złapać na kamerze i nagrać. Teraz idziemy na drugie miejsce, gdzie mamy drugą kamerę i musimy zrobić to samo. Nie zawsze czas świąteczny spędzaliśmy w lesie. Różnie to bywało. Czasami uciekaliśmy w ciepłe kraje, prawda? Tak, ale w tym roku zostajemy tutaj
w Kanadzie. Nie jedziemy w ciepłe kraje, będziemy próbować docierać do lasu, jak tylko będzie to możliwe. No jakby nie patrząc, u nas w lesie najlepiej. Najlepiej.
To co dzisiaj, kochani, na śniadanko serwujesz? Dzisiaj niespodzianka. Lubisz płatki owsiane? Tak, będziemy długo żyć. Na pewno. No płatki płatkami, ale co nam jeszcze dodajesz? O, wszystko. Wszystko, co jest możliwe. Migdały, orzechy, siemię lniane, rodzynki, a nawet moje ulubione figi. Gotowe. Czekamy minutkę, potem jeszcze tylko żywe jagody i śniadanko pierwsza klasa w lesie. Już po dobrej kawie, po dobrym śniadanku. Dzisiaj w lesie pogoda właściwie taka nijaka. Troszeczkę jest wilgotno, ale śnieg nie pada. Pierwszy raz od dłuższego czasu, jak jesteśmy w lesie, nie będziemy pracować, tylko będziemy odpoczywać. Będziemy gotować, rozmawiać, wspominać. Witamy w Lucky Luna Forest. Rok się ma już ku końcowi, dlatego trzeba go pożegnać. Chcieliśmy podziękować za ponad 500 subskrybentów w tym roku, dlatego chcemy znieść za Was toast. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za to, że nas oglądacie, że komentujecie, że nas wspieracie. Jak zwykle, będę się pewno powtarzać, ale jest to dla nas bardzo miłe. I bardzo ważne. I bardzo ważne. Rok się ma już ku końcowi, tak jak powiedział Artur. To są ostatnie dni tego roku. Spędzamy je w lesie, ale na Sylwestra wracamy do Mississauga i będziemy je świętować razem ze znajomymi i przyjaciółmi. Będziemy witać nowy rok. A potem zapraszamy Was na dalsze nasze przygody. Cheers! Na zdrowie! Na zdrowie! Dzisiaj świętujemy kolację u nas w lesie. Artur pod choinkę od Mikołaja dostał fundę. Przygotowaliśmy mięsko, kurczaczka i jak zwykle dziczyznę. No i spróbujemy. Żona zrobiła super kartofelki i buraczki. No i próbujemy, jak to będzie smakowało.
smacznego. Smacznego. No, po takim jedzeniu z fundę trzeba zadymić łyski. Pierw trochę amunicji do szklanki. Wiedziałam, proszę. Tak, oczywiście. Do dymnej łyski nasze ciasteczka. Te ciasteczka pieczemy od 25 lat i stały się one naszą tradycją. Pierwszy raz upiekłam te ciastka, jak urodził się mój syn Dustin, i od tej pory pieczemy co roku. Pieczemy je albo sami, albo z dziećmi, albo z wnukami, albo ze znajomymi, ale co roku są pieczone. Pycha. Może najtrudniejszą robotę we wszystkim robi Artur, ale masz świetny wałek. Tak, historia tego wałka to jest naprawdę bardzo długa historia. Ten wałek moi rodzice razem ze mną przywieźli z Ukrainy, spod Lwowa. W 74 roku, w 78 roku, przepraszam, byliśmy tam na weselu ukraińskim, które trwało 2 tygodnie. To był prezent dla mojej mamy od jakiejś tam jej tam rodziny dalekiej. Okay. Ten wałek znowu ja odziedziczyłem po mojej mamie. Moja mama mi go przekazała, jak już przestała go używać. No to...
dym na łyski o zapachu lasu. I herbatka. A z tymi nabojami? Kochanie, przeczytam ci wierszyk z mojego tomiku wierszy. Kocham cię, Polsko. Do siego roku, zanim zamkną się wrota minionego starego i w otchłani zniknie już ostatnia data, robię sobie rachunek roku ostatniego, jak kadry filmu poddaję ocenie. Uczyłam się ciągle, brałam dwa oddechy, piłam kawę co rano, miewałam nastroje. Tęskniłam, nie spałam, o bliskich się bałam. Pisałam o życiu, w niebo patrzyłam. Byłam zachwycona, zmartwiona, szczęśliwa. Marzyłam czasami, tak to w życiu bywa. Pomagałam, współczułam, śmiałam się czasami. To, co mam, zrobiłam własnymi rękami. Żyłam uczciwie, nie szkodząc nikomu. Cieszyłam się z gości w moim małym domu. Śpiewałam, tańczyłam. Minionego roku wcale mi nie szkoda. Chcę to wszystko robić, jak gdyby od nowa. Chcę się cieszyć chwilą, jeśli jest mi dana. Chcę witać słońce od samego rana. Chcę patrzeć, jak rosną kwiaty w mym ogrodzie. Chcę czuć powiew wiatru o późnym zachodzie. Chcę kochać najbliższych, tych, co mnie kochają. Chcę się dzielić z tymi, co szczęścia nie mają. Chcę dać z siebie wszystko, żeby lepiej było. Chcę, by w nowym roku wszystko się spełniło. Brawo, kochanie. Brawo. Dziękuję. Po trzykroć. Dziękuję.